Jeszcze mamy w pamięci ubiegłoroczne, jesienne przeżywanie finału 19 konkursu Pamiętajmy o Osieckiej. To było w Teatrze Roma. Wydarzenie nadzwyczajne, koncert powalający, jeśli chodzi o wykonania i całą tę atmosferę przepiękną. No a to już 20. edycja. Uśmiechamy się z Agatą Passent, ona szczególnie, bo to młoda dziewczyna, dla niej 20 lat to jest to coś. Dla nas troszeczkę może mniej, niektórych z Państwa i mnie, ale doceniamy przede wszystkim trwałość, stabilność, regularność, takiego cieszenia się czymś dobrym. Czymś, co sprawia, że nasze życie wydaje się piękniejsze. Bardzo dziękuję, że podkreśliłeś to, że konkurs Pamiętajmy Osieckiej i Polskie Radio działają już przy tej imprezie. 20 rok to będzie, bo już tak długo cieszymy się i pokazujemy i promujemy tak naprawdę polskie piosenki, które są dobre. I to było zawsze tak u nas w Fundacji Okularnicy. Teraz trochę przyszły lepsze czasy, wydaje mi się, mam nadzieję, dla polskiej piosenki, dla polskiej kultury, ale my te polskie piosenki hołubiliśmy i polskie teksty od samego początku. Bez żadnych sztandarów na froncie, po prostu konsekwentnie to czyniliśmy i jeszcze do końca maja trwa zapraszanie. Jeszcze 11 dni, pamiętajmy, to wbrew pozorom bardzo szybko minie tak, te 11 dni. 11 dni, żeby się, jak mawiają młodzi ludzie, ogarnąć i stanąć do konkursu Pamiętajmy Osieckiej. Wszystkie szczegóły są u nas na stronie okularnicy.org.pl. Trzeba sobie wybrać dwie piosenki Agnieszki Osieckiej, które do was pasują, drodzy wykonawcy, które rozumiecie, których czujecie się dobrze, chcecie coś przekazać tym tekstem. I cóż, no, ruszcie się. I cieszcie się tym, tak, co się przesłuchania dzieje. Są w Polskim Radiu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To tam na dopiero Myśliwieckiej w Trójce. Tak. Natomiast chciałam jeszcze też zachęcić tych z Państwa, którzy lubią piosenki Agnieszki Osieckiej i chcą, by ta 20. gala konkursowa była wyjątkowa, żebyście wzięli Państwo udział w aukcji. Pierwszy raz okularnicy coś takiego szykują. Wybraliśmy 9 takich przedmiotów dla Agnieszki Osieckiej ważnych z jej życia, jej przedmiotów. Między innymi mam tutaj, pokazuję... Kamera tutaj bardziej do kamery, a ja powiem pokazuję, Państwu, bo w radiu się teraz pokazuje właśnie. Z czarną rączką z marszczki lupa. Widać w radiu też, ale przedmioty widzicie, to jest lupa, której mama moja używała przede wszystkim na biurku. Bo... Jak coś nabazgrała takim drobnym... drobnymi literkami, to brała tę lupę do ręki i przyglądała tak, się uważnie. Tak, oczywiście też to były czasy analogowe, jeszcze pisano pocztówki i teksty ręcznie, więc też do niej bazgrano, albo po prostu pisano drobnym drukiem, a z wiekiem już ten wzrok nie taki był. I to naturalne, że lupa była potrzebna. Potrzebna, a tutaj mam coś, boję się to tak dotykać, bo nie chciałabym zepsuć, jak ktoś to wylicytuje jest i to dostanie. Jest to połowa puzdereczka takiego, w którym są korale niezwykłej urody. Może kolorowe, duże, a połączone one są takimi koralikami białymi. Wszystko to nanizane bardzo starannie. Bardzo to jest kobieca rzecz, ale może wylicytuje to jakiś pan dla swojej dziewczyny lub mamy, bo mama nie za bardzo się stroiła, jak starsi słuchacze pamiętają ją z telewizji i z ulicy. Czas białych bluzek, oczywiście pamiętam. Tak, i przedmioty nie były dla niej tak ważne ze względów merkantylnych, ale otaczała je swoim, no, były dla niej ważne, że tak powiem, duchowo, energetycznie i te korale raczej wisiały, ale w ogóle wybraliśmy 9 przedmiotów. Obejrzyjcie je sobie Państwo, nawet jeśli nie staniecie do licytacji, bo też mamy je wszystkie sfotografowane, opisane i na okularnicy.org.pl te 9 przedmiotów, bo tam jest jeszcze talerz, jest pióro, wazonik, jakaś rycina. Także zobaczcie, no i zaczynamy od 500 zł i do 29 maja można licytować. A pióro może samo napisać wiersz. I spróbuj, zaryzykujmy. To jest na pewno. No jeszcze rozpisane ręką Agnieszki Osieckiej. To samo już będzie wiersz. Tak, jak się zawsze albo śmiałam. Nawet tekst piosenki. Na nartach zawsze lubiłam wypożyczać narty, bo mi się wydawało, że ktoś świetnie na nich jeździł. Jak i ja je zostało. Wypożyczę, to już będzie lepiej jeździły nam. No to narty. Traktujemy to jako sprawdzony już taki sposób na to, żeby zdarzyło się to, o czym marzymy. Agata powiedziała w pewnym momencie, że twórcy biorą te utwory, w których się najlepiej czują. Podobnie jak Państwo, którzy
chcą wziąć udział w tym konkursie, pamiętajmy o Osieckiej. No więc proszę sobie wyobrazić, jest taka płyta tegoroczna już, a na tej płycie są oczywiście utwory, do których teksty napisała Agnieszka Osiecka i tacy wykonawcy jak Natalia Grosiak, Brodka, Czesław Śpiewa, Piotr Rogucki, Misia Furtak, Krzysztof Zalewski, Luk, Melakoteluk, Natalia Przybysz i Rafael Rogiński, Przemek Borowiecki, Joanna, Ewa Zawłocka, Łona i Weber, czy Weber, jak on tam woli. Łona DJ... i Weber chyba. Weber, a nie Weber. Dobrze, Weber niech będzie. DJ Phil i Gutek. I to są tak różnorodni twórcy, że już bardziej nie mogą być. I oni sobie wybrali. Oni się czują w konkretnych utworach. Państwo też mogą to samo zrobić, a my uważamy, że te dumplings? The dumplings, tak. Najlepsze są te dumplings. Nie, jak po prostu pomyślałam sobie, że tak do tego pięknego dnia i do Polskiego Radia Jedynka ten utwór będzie pasował, bo myślę, że też starsi słuchacze przypomną sobie i gdzieś w tle będzie pobrzmiewała Łucja Prus, która dawno temu cudownie też ten utwór śpiewała. Andrzej Zieliński skomponował... I takie dziś oczy mam niebieskie, jakby po walcu lub po chmurze, taką mam w duszy kruchą łezkę.